CRS Media. XIV edycja halowego turnieju piłki nożnej imienia Aleksandra Harabasza przychodzi pomalutku do historii. Turniej, podobnie jak przed laty, zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Korzystając z okazji, chciałbym bardzo serdecznie podziękować współpracownikom, którzy przyczynili się do tego, że jak zawsze impreza przebiegała wzorowo pod względem organizacyjnym. Jeżeli chodzi o część sportową, to chyba możemy mówić o pewnej niespodziance. W finale zmierzą się drużyny z Warmii i Mazur, DKS Dobre Miasto, Inaki i Olsztyn. Troszeczkę słabiej wypadli faworyci tutaj z terenu Mazowsza, Pogoń Siedlce, czy też drużyna Błyskawicy Warszawa. Niestety w tym roku również poniżej oczekiwań zagrały drużyny gospodarzy. I Narew, i obie drużyny Korony grały o miejsca 9-13. To, tak jak wspomniałem, trochę poniżej oczekiwań. Ale taka jest piłka nożna, nie zawsze się wygrywa, nie zawsze wygrywają faworyci. Miejmy nadzieję, że w kolejnej 15 edycji nasze drużyny zagrają zdecydowanie lepiej. Turniej imienia Aleksandra Harabasza po raz pierwszy 14 lat temu zorganizowali nauczyciele z ówczesnej szkoły podstawowej numer 8. To byli piłkarze, którzy przed laty trenowali właśnie pod okiem świętej pamięci Aleksandra Harabasza. Później rolę organizatorów przejął właśnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a cel imprezy jest taki, aby upamiętnić to, co robił Aleksander Harabasz na rzecz ostrołęckiej piłki nożnej, to, że krzewił tę dyscyplinę sportu wśród dzieci i młodzieży. Ja do tej imprezy mam osobiście bardzo emocjonalny stosunek, ponieważ sam miałem przyjemność wiele, wiele lat temu być wychowankiem trenera Harabasza. Witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystym zakończeniu Polskiego Koła Turnieju Piłki Nożnej imienia Aleksandra Harabasza. Trzecie miejsce w turnieju zajęła drużyna MKS Pogoń Siedlce. Drużyna otrzymuje pucharę dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz komplet stroi piłkarskich i medali. Wręczy pan Robert Rutkiewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wiesz, co się tu robi, są całować, unieść, tu mam do góry. Każdy po kolei też nie brakuje. Na pewno świetnie, że teraz wiele brakowało, bo to finała, w finale. Różnie mogło to wyglądać, prawda? Będzie lepiej zaraz, prawda? Koniec. Proszę bardzo, ten par. Wygląd. Pamiętasz, co pucharem należy zrobić? Co wiemy. A, i medale. Później po kolei. Medale. Zapraszamy do dekoracji trenera. Żałuję bardzo, ale trudno. Na trenera także mamy gratulacje. I oczywiście medal. Drugie miejsce w turnieju zajęła drużyna DKS Dobre Miasto. Otrzymuje pucharę Dobrego Miasta Polski oraz komplet stroi oraz medal. Nagrody wreszcie pan Leszek Karabasz. Dziękujemy. Widzę sukcesu. Może zaraz się spotkamy, ja przywiozę swój moc. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna UKS Naki Olsztyn.
otrzymuje puchar prezydenta miasta Otwocki oraz kopec stroi piłkarski medal. Nagrody wręczy pan Janusz Kotowski, prezydent miasta Ostrołęki i pan Leszek Karabasz. Zwyciężył, powiem szczerze, mój faworyt, bo obserwując dniowe zmagania stawiałem albo na Pogoń Siedlce, albo na KS Olsztyn. OKS Olsztyn wygrał. Być może ta historia tego turnieju, czy historia w ogóle piłki nożnej i powiedzmy jakiejś spuścizny po moim ojcu zatoczy być może w przyszłym roku pewien krąg, ponieważ w tej chwili prowadzę zajęcia w Wiśle Płock z rocznikiem o rok młodszym niż ten, w którym się turniej w tym roku odbywał. I jeżeli będę dalej prowadził ten rocznik, to na pewno w przyszłym roku przyjadę ze swoimi chłopcami, żeby też zagrać w tego typu turnieju. Dziękuję bardzo.